Zbiór opowiadań Dziennik Snów w współwydaniu z panem Lasse Hansenem. Książka ukazała się chyba w październiku, także my już ją mamy, więc można było skorzystać w zasadzie w dwóch bibliotekach z wypożyczenia. I będziemy sobie dzisiaj tak rozmawiać, mam nadzieję, że luźno, o książce i o snach i zapomnieniu. Że może usiądziemy, będzie tam wygodniej. Na początku chciałam zapytać o taką rzecz. Część opowiadań ukazała się wcześniej na różnych czasopismach i prowincji. Czy ma pan więcej opowiadań, takich, które są gdzieś w szufladzie? Okej, zanim odpowiem, to dobry wieczór państwu. Dziękuję, że pomimo mrozu i tej paskudnej pogody zdecydowaliście się państwo przyjść. Bardzo mi jest miło. I chciałbym bardzo serdecznie państwa powitać, a szczególnie powitać panią Marzenę, która siedzi z tyłu, mojego wydawcę, bez której no, ten projekt, ta książka nie byłaby dostępna i nie moglibyście państwo się z nią zapoznać. Ona jest w sprzedaży, tam będzie pani Marzena się tam pozycją zajmowała, jeżeli będziecie państwo ewentualnie chcieli ją nabyć. I teraz przechodząc do pani pytania, czy jest więcej? Jest więcej. Tak, jest więcej. I się piszą. Ponieważ zacząłem opowiadania pisać no, na początku swojej kariery autorskiej, no, to już będzie kilkanaście ładnych lat temu, jako pewnego rodzaju dodatki, a pierwsze opowiadanie generalnie, które otwiera ten tom, czyli Apteka, jest nawiązaniem także, czy pewnego rodzaju rozwinięciem książki, którą być może państwo czytali, Aptekarz, została wydana. Apteka, no, napisano już kilkanaście lat temu na konkurs ogłoszony przez mojego pierwszego wydawcę. Znaczy po wydaniu pierwszego tomu Elbinga, oni ogłosili konkurs. No ja postanowiłem wystartować, nie jako pod innym nazwiskiem. Poprosiłem swojego szwagra, żeby się podpisał pod tym. Wysłałem to opowiadanie, które tutaj jest na konkurs. No, przepadło, tak? No ale potem jak im wysłałem powieść Aptekarza, to od razu poszedł do druku, także nie wiem dlaczego tak się stało. W każdym bądź razie jest to no, długa historia, tak? To znaczy na pewno jest pan znany do tej pory, wydawał pan książki opasłe albo wielotomowe i tak myślę, że chyba łatwiej jest napisać dużą powieść i grubą niż opowiadanie. Dlatego, że opowiadanie, czy krótka forma prozatorska musi w tych kilku lub kilkunastu stronach skupić wszystko, czyli po prostu całe clue, które chce pan przekazać czytelnikowi, prawda? Jest trudniejsze czy nie napisanie opowiadania czy powieści? To jest skomplikowane pytanie, wie pani. To wszystko, jak to się jest relatywnie, zależy od, prawda? Niektóre opowiadania z tego tomu Dziennik Snów zaczynam pisać, napiszę kilka stron, potem różne rzeczy się dzieją i no, zapominam, nie mam czasu i tak dalej, to życie z życiem zwykle bywa. No i okazuje się, że dopiero wracam po nich na przykład po kilku tygodniach, miesiącach, czy nawet po kilku latach. Czyli jednocześnie pisze pan kilka rzeczy. Tak, i piszę i czasami wcześniej tak bywało, że pisałem jakąś książkę, ale się zmęczyłem. Wpadł pomysł na opowiadanie, więc rzucałem pisanie książki i pisałem sobie opowiadanie. Tak, tak jak sam tytuł Dziennik Snów sugeruje, że tutaj motywem przewodnim jest sen. Tutaj we wstępie też jakby informacje otwierającej ten zbiór opowiadań pisze pan, że sny są ważną częścią życia, że się pojawiają, czasami śnimy, czasami zapominamy. Czasami uda się nam to przelać na papier w przypadku pana. Czy zdarza się panu coś takiego, że śni pan, a później się okazuje, że ma pan w realu takie déjà vu? No to chyba każdemu coś takiego się zdarza, tak
takie sny przypowiadające, czy raczej takie retrospektywne, czyli po prostu, bo o tyle to jest ciekawe, że jest cały zbiór jest naprawdę inny od pana powieści. Bo jest tak, trochę fantastyki, trochę takiej, bym powiedział, trochę odrealnionych historii. Nie ukrywam, że bardziej podobało mi się pana opowiadanie Szkoła latania. Nie wiem czemu, może dlatego, że takie, to nie jest pana opowiadanie, to jest Lassego, ale czytając po prostu książkę, mimo że czytałem po kolei, po prostu miałam przeświadczenie, że to jest pan, dlatego, że bohater jest nauczycielem, a później patrzę, nie, coś nie, czyli się tak rozpędziłam, że gdzieś tam wpisane mam, że był pan, jest pan nauczycielem, gdzieś tam po prostu ten bohater bardziej pasował do pana niż do pana Hansena. Że się na tym złapałam, no i oczywiście opowiadanie Król Życia też mi się bardzo podoba, bo taki, się okazuje, Król Życia to ktoś, kto jest właścicielem papieru pierwszej potrzeby. Tak, tak, no, może zacznę od tego tytułu, tego tomu Dziennik Snów. Ma taką sprzeczność, tak, bo sny to jest noc, a tu mamy dziennik, czyli zapisy codzienne, dzienne, takie w ciągu dnia. Tak, duża część tych opowiadań powstała pod wpływem właśnie snów, tak, czyli jak każdy mamy, śnimy tam różne rzeczy. Mnie też się to zdarza i czasami jak jestem, obudzę się i ten sen jakiś jest taki bardzo wyraźny, taki mocny, to siadam, notuję sobie szybko, a wcześniej zdarzało mi się tak, że po prostu wrócę do komputera i stukam, tak? Zapisuję sobie przynajmniej ten początek, tam pomysł i tak dalej. I no właśnie ten sposób te opowiadania, część tych opowiadań, które charakteryzują się taką no, może nietypową akcją, dosyć takimi zaskakującymi zwrotami, lokalizacją tego wszystkiego, tym backgroundem, to w taki sposób powstaje, tak? Ja myślę, że każdy z nas ma szereg takich, pojawiają się sny, gdzie budzimy się i rzeczywiście jest coś niesamowitego, prawda? Jakaś tam akcja. Czasami jest to bardzo dramatyczne, nieprzyjemne, a czasami jest coś wspaniałego, takiego unoszącego nam, dającego nam dużo nowej energii do życia, do jakichś tam nowych przedsięwzięć, prawda? I tutaj wracam do tego, o co pani jeszcze pytała. I czasami są te sny, które w jakiś właśnie, gdzieś tam po świadomości głęboko zapamiętuję i potem, no, ja się przynajmniej czasami tak łapię, że gdzieś jestem w jakimś miejscu i wydaje mi się, że to miejsce znam. Tak? I potem może być miejsce zupełnie ale jakieś taka historia, tam, tak jakby człowiek był już jakby bohaterem takiego zdarzenia, też gdzieś tam pod świadomości. Dokładniej na przykład wiem, gdzie jest jakieś tam miejsce położone, czegoś mam szukać, coś takiego mi się zdarza, tak? Czy powiedzmy pojawia gdzieś tam się nawet ktoś tam, czy gdzieś w telewizji coś leci, jakiś tam, jakaś rzecz i nagle jest to znajomy, podświadomie człowiek czuje, że ja coś wiem na ten temat, tak? I zdarzy mi się na przykład, że przewidzę jakąś tam sekwencję zdarzeń, które o tym zajmą, tak? No to tym się nie ma specjalnie co chwalić, bo to takie na granicy tam obłędu czasami jest, tak? Za mniejsze rzeczy u nas zamykali wariatkowie, ale takie coś jest. Ja myślę, że to chyba każdy z nas, czy może bardziej się przyznaje do tego, albo mniej przyznaje, albo lepiej to pamięta, czy mniej pamięta, prawda? Ale tak jest z tymi snami, to jest taka dziwna sprawa, że czasami one odbijają jakąś tam, są jakimś lustrzanym, czy kolejnym lustrzanym odbiciem rzeczywistości, przyszłości, może przeszłości. Mówi się, że sen jest zwierciadłem duszy, że gdzieś tam ta prawdziwość człowieka jest właśnie w tych snach. Także myślę, że gdzieś ma pan dużo racji. Czy Lasse Hansen, który jest autorem 6 opowiadań, otrzymał je pan kiedyś w prezencie. Rzeczywiście jest człowiekiem, który dużo przeżył w swoim życiorysie, w swoim życiu
i rzeczywiście jego opowiadania są takie dosyć przygnębiające, bo dotyczą w zasadzie jednostki w świecie takim dosyć bezlitosnym, czyli takim nie ma zmiłuj, tak? Czyli nie ma na przykład, no tu jeden z bohaterów nie ma opłacone, nie ma ubezpieczenia, więc po prostu, no wiadomo, nie będę leczony, tak? Takie bardzo, bardzo aż, jak takie bym powiedziała, że wręcz realistyczne, tak? Bo jak popatrzymy gdzieś tam z boku, to rzeczywiście, tak? Tutaj są czasy opisane trochę z perspektywy, powiedzmy, jakiejś tam historii sprzed lat, a tutaj mamy taką sytuację, że rzeczywiście, nim człowiek zacznie być leczony, to jest taka procedura, tak? Mam ubezpieczenie, jestem ubezpieczony i tak dalej. Dopiero się zaczyna myśleć o człowieku jako o człowieku, tak? Bo najpierw są papiery, papierologia i gdzieś tam taka bezduszność, a później dopiero ratujemy człowieka, tak? A nie, że najpierw ratujemy, a później myślimy, co dalej, tak? I tutaj rzeczywiście, no akurat udało się, ale jest takie... Znaczy, czytając opowiadania, zawsze próbowałam sobie jakoś to przenieść na ten czas, tą historię, tak? Bo one są w różnym czasie pisane, tak? Bohatera, znaczy, historie opisane są w różnym czasie, bo nawet jest tutaj opisane pole golfowe, które też mi się bardzo opowiadało. Podobało to opowiadanie, chociaż jest też takie, może nie tyle dziwne, co z taką nutą, bo w dwóch płaszczyznach się dzieje akcja. No to cóż mogę powiedzieć, to rzeczywiście opowiadania Lassego to jest, że tak powiem, nieco inna kategoria niż... To znaczy nie, na pewno nie można ich ani porównać, one są po prostu... Pan pisał, jakby pokazał swoją ścieżkę myślenia, a Lasse Hansen swoją, czyli u niego to jest takie bardzo takie wątki społeczne, może tak bym to określiła. Tak, wątki społeczne, takie widziane, że tak powiem, z takiej głębokiej strony człowieka, który dużo przeżył, którego życie dotknęło, jednocześnie człowieka, który dzięki pewnym wyznawanym zasadom, dzięki pewnej prostocie, takiemu mocnemu kręgosłupowi moralnemu, jest w stanie przejść nawet przez największe problemy, tak? I to właśnie, temu daje właśnie wyraz w tych swoich opowiadaniach, że nawet czasami jak się wali cały świat, jesteśmy zagrożeni jakąś karą, więzieniem, powiedzmy, czy innymi jakimiś domiarami tego życia, to trzymając się tej warstwy moralnej, jesteśmy w stanie to przejść, tak? Z czystym sumieniem, z czystym sercem, czyli wybieramy tą wartość najwyższą. Tak, ale to też siła przetrwania. Jest to taka też siła przetrwania. Te opowiadania są odpowiadają mniej więcej takiemu właśnie nordyckiemu klimatowi, jak na przykład te nordyckie kryminały, które są generalnie zawsze w jakimś takim ciemnym tle, ponurym, nocnym, zimowym, gdzieś tam powiedzmy położone, i to tak mniej więcej tak to wygląda. Widocznie to jest taka optyka, no i z tym się trzeba chyba zgodzić, że tak to po prostu w Skandynawii jest, tak się tam pisze książki, opowiadania i tak. Czy pan tłumaczył to opowiadanie sam z tego angielskiego, czy to po prostu nie ma informacji o tłumaczu, więc dlatego zapytałam, bo... No to taki, wie pani, długotrwały proces, bo do tego podchodzi się raz, drugi, trzeci. To tak jak jest z pisaniem, tak, czy korektą. Zanim książka się pokaże w druku, no to ja siedzę, jest kilkanaście razy wertowana i tak dalej. Ona już jest prawie gotowa i jeżeli jest już nawet taki gotowy egzemplarz, tak, ura, no już wyszło i potem to tam czytam i mówię, oj, a tutaj jakiś błąd się znalazł, tak? A tutaj to bym jednak chyba inaczej zapisał, bo znowu tam bohaterowie nie są dokładnie tak opisani, jakbym chciał, czy te postacie nie tak powinny zrobić. No to jest taki wieczny proces, tak? Zawsze, no, każdy autor, czy to powiedzmy dzieła muzycznego, czy malarz, rzeźbiarz i tak dalej, cokolwiek, czy architekt, po jakimś czasie zrobiłby tam coś innego, coś dodał, coś odjął. No to jest taki stały proces, tak? I w zasadzie
tak naprawdę, żeby wyszło dzieło prawie idealne, to ono nie powinno się ukazać. Cały czas powinniśmy tam coś robić. No to ma pan rację. Część panów też opowiadam tutaj dotyczy spraw militarnych, okołowojskowych, bo tutaj jest i wspomniana 16 koncerna, czyli opowiadanie, która jest... punkt. Czy, tak, punkt. Czy ta wojskowość, ta militaria to jest pana konik, rozumiem, bo po pana serii książek kapitanowie, pułkownicy, później Elwing, to jednak to jest takie dosyć ważne. Tak, książka, która była wydana w internecie, no mam nadzieję, że w końcu się też uda ją wydać w papierze, pod tytułem 16 pancerna. Niektórym osobom będzie 16 pancerna kojarzyła się z tą jednostką, która w Elblągu stacjonowała, bo dowództwo dywizji, było szereg jednostek pułków należących do tej dywizji. I ta dywizja 16 pancerna była przewidziana też do inwazji na Danię w czasie planowanej wojny. No ja tam jako podchorąży służyłem w 60. pułku czołgów średnich na ulicy Mazurskiej. I część tej książki i także opowiadanie punktu, o którym za chwileczkę powiem, jest taką moją autobiografią, czyli tym, co ja tam przeżyłem w tej jednostce. Później są dalsze elementy, które, że tak powiem, budowane są na tym, co prawdopodobnie by się zdarzyło, ale także na podstawie dokumentów, które w tym czasie, kiedy to pisałem, zostały po raz pierwszy opublicznione, czyli te tajne dokumenty Układu Warszawskiego opisujące, jakby ta inwazja, ta wojna, trzecia wojna światowa wyglądała. I tam jest też to opowiadanie punkt, które też wtedy, kiedy pisałem tą książkę, coś mi tam się przyśniło i postanowiłem takie napisać. Bohaterem jest rzeczywiście człowiek, Jan Rydz, który był także swego czasu dowódcą 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie, potem był dowódcą 1. Brygady Pancernej Wesołej pod Warszawą, teraz jest generałem już emerytowanym, ale poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy się, no i Janka tam rzuciłem, a także on jest w pewnym krótkim tam fragmencie, jest bohaterem też części tej książki 16 Pancerny. Nie miałam okazji jej przeczytać, bo właśnie jest w internecie. Nie kupam, że nie lubię czytać w komputerze. Jestem pana już po prostu, nie wiem, starej taty jest na pewno wszystko, nawet jak coś czyta, to musi być to na papierze. Nie jestem w stanie. A które pańskie opowiadanie jakby najbardziej jest takie pańskie, takie, które pan najbardziej lubi, może tak? To też jest... Odpowiedź jest bardzo prosta. To, którego jeszcze nie napisałem. No, nie wiem, taką odpowiedź liczyłam, ale... To znaczy, z książkami to jest jak z dziećmi, tak? Jak się nad nią pracuje, no to się nad nią chucha, dmucha i tak dalej. Potem to dziecko się wydaje, ono się gdzieś tam usamodzielnia, tak? Ale coś tam zawsze się do niego, co jakiejś tam okazji wraca. Zwłaszcza jeżeli pisze się serię książek, tak? No ja mam zaczęte dwie serie. No i żeby, że tak powiem, zacząć pisać nową część, tak? No to muszę jeszcze raz przeczytać te wcześniejsze części i no to jest taki właśnie jakby powrót do tego dzieciństwa. Tak? Czy ma pan kontakt z panem Lasse dalej? Nie. Czyli to było takie incydentalne spotkanie, a później... I tak, i nie. No to po prostu gdzieś tam się urwało. Tak? I chętnie posłałbym mu tą książkę, ale... Nie próbował gdzie? Pan to szukać? Znaczy próbowałem, ale to jest takie, co państwo, jeżeli będziecie czytali, to wynika z tego, zwłaszcza w opowiadaniu Muchy Śmierdziuchy, tak, to zdaje ten charakter, że to jest człowiek, który zmienia gdzieś tam miejsce, prawda, jeżeli źle się czuje, no to po prostu się przenosi, to taki wolny duch.
Taka osoba, której w dużej mierze zazdroszczę, bo oczywiście nie zamieniłbym swojego życia na tego, które mam, na jakieś inne, ale w każdym z nas chyba drzemie też takie marzenie, kiedyś może zwłaszcza czy z dzieciństwa, czy z młodości, żeby w pewnym momencie się wyrwać, polecieć gdzieś tam szeroko i tak dalej, prawda? Wolność, żeby nas nie ograniczały te podatki, jakieś domiary, te wszystkie, to co te kotwice, które nas w życiu trzymają. Nie wiem, się nie zastanawiam, chyba najlepiej mają bezrobotni, powiem tak, w sensie wolne duchy sklepa, czy gdzieś tam, bo to... po prostu ich nie martwi nic. Takie wrażenie po prostu, że... Tak. No, może nie bezrobotni, ale osoby, które no prowadzą taki wolny, oczywiście, troszeczkę cygański tryb życia. Tak? Osoby, nie, może źle się wyraziłam, to osoby te właśnie, które gdzieś tam stoją pod sklepem, gdzieś tam proszą o zeta za wózek albo prowadzą wózek, oni się po prostu nie martwią o nic. My, z racji tego, że pracujemy, na to mamy podatki, inne rzeczy, tak jak mamy dzieci, no to na utrzymaniu to dzieci, tam inne sprawy, gdzieś tam jakieś zobowiązania, a oni po prostu high life, taki cały czas, się nie martwią, właśnie żyją z dnia na dzień. I nie wiem, czy takie życie nie jest lepsze, bo my sobie wyrwamy włosy z głowy, żeby tam... spróbować, pani. Proszę? Trzeba spróbować. Nie wiem. Czasami bywam na gigancie, czyli po prostu wyjeżdżam na cały dzień. Tak mi się zdarza, naprawdę. Może jako przykład takiego życia podałbym podręcznikowy, bo to w podręczniku jest, to do angielskiego się pojawia. Taka historia rodziny z Argentyny, którzy w 2000 roku w starym, tam 80-letnim blisko samochodzie wyruszali w podróż dookoła świata. W międzyczasie urodziło im się czworo dzieci, tak? Więc cały czas podróżują po świecie, tam wiesz, jak im się skończą fundusze, no to popracują sobie, dobrzy ludzie ich tam przygarną i tak dalej. Zwiedzili praktycznie cały świat, no, sto kilkadziesiąt krajów. Z tego co pamiętam, to w 17-18 lat to robili. Dzieci śpią na dachu tego samochodu, rozbijają namiot, rodzice śpią w środku, tak? No i jak tutaj? I to jest taka wolność, tak? No, poruszam się wtedy, kiedy mi się chce, tak? Albo znudzi, albo muszę coś tam zrobić. Minimum po to, żeby po prostu żyć sam, że tak powiem, wolnością. Ale to jest właśnie. Ja nie wiem, czy ja bym się osobiście odważył na coś takiego. Podejrzewam, że nie. Żona by mnie chyba nie puściła. Nas by puściła. Natomiast no, to jest właśnie taki coś podobny typ, jak myślę, że jak las. Wspomniałam, mi się zdarzało, że po prostu wyjeżdżałam, wracałam wieczorem. Nie mówiłam nic, że mnie nie było, ale kiedyś sobie pomyślałam, że jakby mi się coś stało, to było dużo znaków zapytania. Gdzie i co ja tam robiłam? Także zdarzało mi się rzeczywiście, ale to tak. Nie wiem, bo my chyba jesteśmy bardziej takim zwierzęciem, to jest stadnym po prostu i lubimy być wśród ludzi, mimo wszystko. Więc gdzieś tam być wśród ludzi jest chyba ważne. Ale chyba też lubimy mieć jakieś obowiązki. Znaczy tak, chyba tak. To też jest właśnie takie, ale to też wynika z takiego wysokiego chyba poczucia obowiązku, że za czymś gonimy. Fakt, że dzisiaj świat jest taki bardzo szybki, tak? Że no, akurat wychowałam się w czasie, kiedy był stan wojenny, w ogóle ten głęboki PRL, to ja już dużo rozumiałam i stałam w tych kolejkach tam i wiadomo, ale pamiętam jedną rzecz z tamtych czasów, że ludzie byli serdeczniejsi. To jest moja dzielnica, moja podstawówka tutaj, mieszkałam też w tej dzielnicy, jak szłam do babci, którą miałam na Żeradowskiej, to wszystkich sąsiadów, to znaczy wszystkich tych mieszkańców pozdrawiałam idąc do tej babci, a teraz to jest tak po prostu, człowiek jest takim, nie wiem czy takim wilkiem, tak, po prostu gdzieś tam ten pośpiech nas tak trochę odczłowieczył. To jest tylko, nie wiem, czy tylko moje wrażenie, że my się ciągle śpieszymy, gdzieś tam nie mamy czasu, media nam odjęły w ogóle też część tego naszego, tych naszych kontaktów międzyludzkich, pandemia swoje, ale gdzieś tam właśnie, że nie mamy tego czasu tak przystanąć, tak? Tak jak my się dzisiaj tutaj spotykamy, jest mi bardzo miło, że jest tyle Państwa, że też mamy czas jakby chwilę porozmawiać, wymienić poglądy. Ja bardzo się cieszę, bo Pani jest u nas po raz kolejny i też nie ostatni, to już wiem, bo za miesiąc się znowu spotkamy w zupełnie innym charakterze, bym powiedziała. Mówiąc o innej tematyce. Tak, tak. I też właśnie takie spotkania gdzieś tam w tej chwili są bardzo ważne, bo myśmy rzeczywiście wyzbyliśmy się tego zamknięci w tych czterech ścianach, bo
pandemia zrobiła swoje i gdzieś tam cały czas jakby przywracamy te nasze kontakty międzyludzkie, taką normalność, tak? Bo każdy jest przestraszony dalej, bo pandemia jakby nie ustała, tylko się o niej nie mówi, tak? Gdzieś tam, bo chorujemy. I gdzieś właśnie te takie spotkania, nie powiem, że towarzyskie, ale takie spotkania, które wnoszą w nasze życie coś, myślę, że są bardzo ważne. Gdyby pan miał zareklamować książkę, co by pan o niej powiedział? Że jest bardzo dobra. Że jest bardzo dobra, to mówię, odważam się powiedzieć, dlatego, że mój pierwszy i najbardziej surowy recenzent, czyli moja kochana żona, stwierdziła, że jej się to podoba i przerwała czytanie swoich książek, żeby czytać to, tak? Czyli to... To już jest najwyższy poziom. Nie powiem, że rzeczywiście jest inna. Jest inna. Bo tematyka jest taka u pana... Bo te wcześniejsze książki skierowane do jakiejś grupy czytelników. Konkretnie. Ja bym powiedziała, tak, ponieważ jestem po lekturze pana książek, że pisze pan męskie książki. No tak, do jakiejś grupy. Jedyna książka, As i Dama, gdzie jest wątek miłosny. W połowie, tak? Nie, Dama. Tylko w połowie. Nie, bo to jest historia nieszczęśliwa. Naprawdę nieszczęśliwa historia miłości. Ale książka się pięknie. Ale książka się pięknie czyta i to jest jedyna taka książka, jakby powiedziałam, dla obu płci. Natomiast pisze tam książki tak, w połowie jest. Militarne, rzeczywiście takie wojenne, tak? Męskie. Męskie, tak. Natomiast ta książka jest taką, ten zbiór opowiadań jest praktycznie dla wszystkich. Zupełnie oderwana od tak, tych czasów. Dla młodzieży, dlatego że te czasy minione, czyli ten głęboki, głębokie czasy, kiedy Polacy mieli tendencję do kombinatorki, czyli po prostu, no jak u Barei, tak? Wynosiło się po prostu z zakładu, bo wszystko było, znaczy było państwowe, czyli niczyje, więc można było gdzieś tam te czasy stania, wymiany barterowej, tak? Dzisiaj mówi się o barterze, tak? A kiedy, tak. Jako barter, tak? A kiedyś po prostu pieniądz nie miał takiej wartości jak towar, tak? I słynny wieniec z papieru toaletowego, po prostu król życia. Ale to jest naprawdę, to są takie właśnie z jednej strony takie przyziemne, naprawdę takie czasy minione, aczkolwiek bardzo ważne, bo czasami młodzież na przykład oglądając filmy Barei czy jakieś komedie z lat z PRL-u głębokiego, w ogóle nie ma pojęcia, co to były kartki, co to były kolejki i tak dalej. Tutaj właśnie u Plasego jest opisany właśnie w jednym z opowiadań, gdzie bohater przyjechał do Gdyni do pracy, bo był znamienitym fachowcem i musiał przyuczać, szkolić Polaków, rzeczywiście, i gdzieś tam się naoglądał życie w ogóle w Skandynawii inne, a w Polsce zupełnie inne, tak? Tak. Że takie naprawdę, albo ukrywanie Żydów i później właśnie to opowiadanie Złoto z powietrza, chyba taki tytuł dokładnie, tak? Tak, Złoto z powietrza. Tak, też określenie dziwne nie jest tutaj, bo jest takie rzeczywiście, kończy się tak, że zaskakująco. Zaskakująco, tak. Człowiek jest osknony, a później udowadnia, tak? Czyli po prostu takie klu na koniec, tak? I wszyscy zdziwieni. Tak. Mam nadzieję, że nie spamuję książki, bo moje córki powiedziały, że spoileruję albo spamuję opowiadanie, ale no inaczej się nie da. Tak, jest to takie opowiadanie rzeczywiście, gdzie wszyscy są przeciwko jednostce i okazuje się, że jednostka ma rację. Wszyscy się mylą, tak? I mówi prawdę. I mówi prawdę, oczywiście. I musi to udowadniać, powiedzmy, w jakichś tam bardzo trudnych, nawet niezwykłych okolicznościach. Tym niemniej, no to jest to też takie bardzo dobre opowiadanie na czasy dzisiejsze, tak? Gdzie w zasadzie, no to widzimy, jak kraj jest w tej chwili rozbity politycznie, tak? Jaka trwa wojna. Wszyscy, czy duży, większość przeciwko mniejszości, mniejszość przeciwko większości. Natomiast zatraca się tutaj tym wszystkim człowieka, tak? A tu właśnie tutaj to Lasse pięknie wyciąga człowieka, jego walkę o prawdę, jego jesteństwo, to, że człowiek jest najważniejszy w tym wszystkim, tak? I znowu
jednostka przeciwko społeczeństwu nawet całemu, tak? Jeżeli ma rację, to powinna walczyć. Jest w stanie to udowodnić, tak? No, czasami jest zwykłymi metodami. Tak, to rzeczywiście, dlatego mówię, że gdzieś ta nie tyle fantastyka, co taka odrealnione historie, bo takie nie z tej ziemi. Przeczyta to takie senne, tak? Takie senne. Znaczy ona tutaj akurat, skromnie powiem, że jestem po tak zwanym aniryzmie w literaturze, więc troszkę zgłębiłam wcześniej temat, jeszcze nie wiedząc, jaki zbiór opowiadam dostanę od pana, czyli aniryzm w zbrodnikarze wśród dwóch bohaterów, to rzeczywiście gdzieś, gdzie ten sen jest zwierciadłem duszy, pokazuje człowieka naprawdę, jaki on jest, jest tutaj również ukazany gdzieś. Także no sen jest rzeczą, znaczy jest takim stanem, który u człowieka już wcześniej bodajże Freud zgłębiał sen. I psychoanaliza, gdzie gdzieś się wyciąga po prostu takie, użyła dobrego słowa, coś, co jest tak ukryte głęboko w człowieku, więc coś takie jądro człowieka, tak? Czyli zupełnie coś nasze takiego uśpione gdzieś tam pragnienie. Świadomość. O, to tak trochę to trochę niebezpieczne, ale gdzieś tam właśnie nie tyle, tylko te nasze myśli takie skrywane, których nie dopuszczamy do siebie, mówiąc, jakby wyrzucając z siebie, gdzieś jest ten sen właśnie takim zwierciadłem naszej duszy, gdzieś tam mocno ukryty, bo pragnienia to są rzeczy, które są różne rodzaje pragnień i marzeń, tak? Ale tutaj właśnie to takie wyrzucanie z siebie tego takiego, o czym nie pomyślimy, ale później się okazuje, że się śniło, to jednak jest, tak? Jednak było gdzieś w pamięci. Gdzieś w pamięci. A ja może w takim razie zapytam inaczej, czy powiem inaczej, a jeżeli sen nie jest obrazem naszej podświadomości, jakichś tam ukrytych myśli, a jeżeli, co by było, jeżeli okazałoby się, że sen jest tym stanem prawdziwym, to w sytuacjach, gdy my jesteśmy na jawie, jest tak naprawdę pewnego rodzaju snem, tak? Taką sytuacją, gdzie budujemy różnego rodzaju przesłanki, tworzymy fakty, tworzymy poglądy i tak dalej, które w tym naszym prawdziwym życiu, czyli w śnie, są w jakiś sposób uwalniane, tak? Może tak jest, że te ileś godzin, które przesypiamy, to jest to prawdziwe życie. Bo taki jak w Matrixie, pewnie Państwo pamiętacie ten film. Ja no właśnie zaczęłam się zastanawiać i nie wiem, czy to jest dobre. I teraz pytanie, czy my może zbiorowo tutaj śnimy, bo może taka jest, no może tak to jest, powiedzmy, że w jednym z tych opowiadań obserwatorzy podobnie coś się dzieje, że pomiędzy snami jesteśmy w stanie się komunikować, wpływać na sny innych ludzi, prawda? Natomiast to prawdziwe nasze życie, ta jawa, to jest wtedy, kiedy mamy oczy zamknięte i wypoczywamy, tak? No bo wtedy najpewniej, najlepiej się czujemy, wtedy wszystko możemy, poruszamy się bez bólu, bez trudności, przenosimy się z miejsca w miejsce, widzimy kolory, jakieś niezwykłe zdarzenia, o których nawet byśmy sobie nie pomyśleli, tak? A tutaj jest taka zwykła proza, tak? No to może ten sen jest jednak tym czymś prawdziwym. Czy myśleli Państwo o czymś takim? Tak, drugie równoległe życie. Drugie albo kolejne, bo tych żyć tam możemy mieć w takim razie, nie no, być może się gdzieś tam przenosimy między jakimiś tam obszarami, płaszczyznami, tak? Poprzez sen. No bo w sumie dlaczego nie możemy wylądować w jakimś tam kosmosie, gdzieś tam hen daleko, prawda? No możemy za pomocą snu. Nie? Myśl jest najszybszym środkiem transportu, tak? Gdybyśmy umieli stworzyć na przykład pojazd, który poruszał się z prędkością myśli, to nie wiem, 300 lat świetnych galaktyka, stryk jesteśmy, tak? Pomyśleliśmy. Tak dobrze, jeszcze nie ma. Ale kto wie, no może chyba ktoś nie za nas bym tak to określił, bo to jednak jest jakaś tam przepaść technologiczna. My się możemy rzeczywiście już na Marsa udać albo na inną planetę, ale aż tak szybko. Nie wiadomo, co najlepsza nauka wymyśli. No. Zdecydowanie.
wspomniane opowiadanie a propos golfa, nie, znaczy pola golfowego i golfa, bo jest pan fanem golfa, tak? No gram w golfa, tak. To też jest takie opowiadanie troszkę właśnie z jawy i snu, tak? Bo też tam dzieje się na dwóch płaszczyznach, bo jest retrospekcja i współcześnie, tak? Tak. I w zasadzie bohater z tej retrospekcji łączy te czasy współczesne, tak? I też jest właśnie ta sen, nie sen, ten wątek takiego współdziałania sił jakby z zewnątrz, tak? Która powoduje, że jest ma wpływ na bohaterów, tak? Bo tutaj jest z jednej strony śmierć mężczyzny przy klatce z tygrysem, tak? Dobrze kojarzę. Dobrze. I z drugiej strony pole golfowe, gdzie pan, to co mi się najbardziej podobało, to jak bohater wędruje tutaj terenami, które zna. Czyli po prostu tak jakbym siedziała, czyli pasłek, pogrodzie, Milejewo, te po prostu takie ścieżki, które znam. No i właśnie później się okazuje, że bohater z tego, z tych czasów jakby zamieszył z tego pierwszego wątku, łączy się z drugim i dziękuję, że właśnie za ten. No, czyli okazuje się, we śnie, proszę Państwa, można różne rzeczy i czas pokonać i przestrzeń. Natomiast dziękuję, że Pani wspomniała o tym, bo ja się czuję autorem lokalnym tutaj. Ta moja Elbląg, moja mała ojczyzna, no, jest dla mnie ogromną wartością, tak? I jeszcze jest taki właśnie... O właśnie, tutaj widzicie Państwo okładkę, to jest właśnie okładka z pola golfowego Sand Valley. W każdym wieku można pojechać, znaczy, popróbować grać. To jest egzemplarz od pana, dzisiaj poproszę o dedykację. Zapytałam, czy to jest książka o Elblągu, o naszych terenach. Pan powiedział, że tak. I rzeczywiście tutaj można odnaleźć od pierwszego opowiadania apteka po te opowiadanie o polu golfowym. Rzeczywiście jest to zbiór opowiadań przynajmniej pana o Elblągu. Albo o terenach, o Wysoczyźnie Elbląskiej. Także tutaj możemy absolutnie znaleźć nasze. Tak. Czytając, będziecie Państwo czuli się jak u siebie w domu, tak? Te pewne rzeczy będziecie widzieli, być może lepiej pewne rzeczy będziecie kojarzyli niż ja, tak? Natomiast jak mówię, no, dla mnie to lokalne pisanie jest bardzo ważne, bo jest, są oczywiście setki autorów, które piszą o Warszawie, o Trójmieście, Krakowie i tak dalej. Jasna sprawa, natomiast wciąż uważam, że nasze miasto, które ma fascynującą historię, dużo ciekawszą historię na przykład niż Warszawa. Warszawa nie ma wcale. Proszę? Prawie wcale nie ma historii. Czy Warszawa, która tam ma tą historię, ma jakąś tam niewielką. Do Elbląga tak naprawdę nie ma się co równać. Natomiast no, oczywiście trzeba się reklamować w taki czy inny sposób. Ja robię to na właśnie taki sposób związany z miastem. I nawet jeżeli akcja książki, tak jak ten Asi Dana, generalnie dzieje się bardzo daleko, tak, to jednak zawsze Elbląg, czy dawniej Elbing jest tutaj chociaż w jednej linijce wspomniany, jakiś tam powiązany. Z autorem akurat bohater był tam mikroskopijny, ale był związek z naszym miastem też, tak? Także to pokazuje. I też zachęcam Państwa, jeżeli ktoś z Państwa próbował kiedyś coś napisać, może jak to się mówi, do szuflady, albo nie próbował, ale coś fajnego Wam się w życiu zdarzyło, albo niefajnego, może to spróbować opisać. Tak? Ja myślę, że chyba trzeba być do tego stworzony. Nie każdy ma lekkie pióro. I taki dar przelewania myśli na papier. Absolutnie tutaj powiem i przyznam sobie rację, że niestety, bo no, pracując w bibliotece, z racji tego, że no, polecamy książki, mamy książki i książka to jest nasze narzędzie pracy, to czasami są pisarze, którzy są reklamowani w ogóle, a później się okazuje, że niestety no, książki się nie da czytać.
Najlepsze są książki takie, których nie trzeba reklamować, bo one po prostu schodzą jak ciepłe bułeczki. I pana książki są takie, że są lekkie i bardzo poczytne. I pani również, też ludzie wracają do pani książek. Także też wspieramy lokalnych twórców, dlatego że to jest nasze dziedzictwo. Jeżeli my będziemy to pokazywać i będziemy to krzewić, brzydkie określenie, znaczy krzewić takie trochę takie pozytywistyczne, ale to wtedy po prostu w pamięci zostanie, tak? Bo to, że ktoś pisze na metrę kiedyś Kraszewski, który trafił do księgi rekordów Guinnessa. 400, tak? Tak, można na metry, tak? No bo to, no dzisiaj jest już pisarzem zapomnianym, tak? No wracają ludzie do kilku książek, ale tak naprawdę już się wyczytał. Natomiast chyba czytelnicy cenią sobie takie historie po prostu o życiu, tak? Tak jak pan napisał historię Pierwej Gorat Elbing, po prostu o Elblągu, tak? Którą jakby znamy i się też osoby, które się interesują historią Elbląga, to już wiedzą, że to Elbląg był zdobyty, a nie wyzwalany i gdzieś tam jest to w pamięci, tak? I to też co roku się w jakiś sposób kultywuje i przypomina, tak? To, że jakby jesteśmy miastem poniemieckim, no bo to była kiedyś przecież, były Prusy, gdzieś są dzielnice, które były przed wojną zamieszkiwane przez Niemców, gdzieś tam one, i w zasadzie no jesteśmy po II wojnie światowej Elblągiem i są Polacy, tak, ale wcześniej przecież Elbląg był miastem, Elbląg był miastem wielokulturowym, tak, bo od kupców angielskich po Żydów, po inne nacje byli wszyscy, tak, i musieli jakby żyć, tak, i jakoś sobie radzili, tak, w tej, może nie tyle symbiozie i przyjaźni, bo zawsze nie powiem, że Żydzi, Polacy zazdrościli Żydom biznesów, ale dlatego, że to była, to jest nacja, która po prostu i kultura nauczona do biznesu, gdzieś tam we krwi, tak? Żyłka do biznesu, do pomnożenia pieniędzy, gdzieś Żydzi nie mogli mieć ziemi, więc po prostu pieniądze, ważny był pieniądz gdzieś tam, nie? No akurat tutaj w czasach przedwojennych to tych, w sumie to populacja żydowska, ta mniejsza, ale była w porównaniu, generalnie w Prusach nie było Żydów wielu, no bo tutaj w sumie miejsce takie dosyć trudne do życia biznesowo, że tak powiem, chyba też gorsze było, tak, dla nich. Także ta mniejszość żydowska tak, była tutaj niewielka. Tak, ale biorąc Polaków też w sumie akurat no ale byli przede wszystkim Niemcy, którzy później po wojnie zostali znaczy, ja bym pani sprostował. Tu byli Elbingerzy, tu byli Prusacy, no a później byli Niemcy. Dobrze, ale tak jak miejscowi. Może poza tematem, ale jak patrzymy na kierunek migracji zarobkowej, to zawsze jest to z wschodu na zachód. Tak. Tak, naprawdę. Tak jak do nas przyjeżdżają Ukraińcy i tak, ze wschodu, my jedziemy na zachód, bo jest łatwy pieniądz, a w ogóle Ameryka to jest taki. Albo był kraj, powiedzmy. Gdzie wszyscy się udawali. Tak, tak. Wcześniej za złoto, znaczy poszukiwacze złota, później. Dzisiaj to już nie jest taki ajwaj. Tak, że to jest, już się to jakby zmieniło. Natomiast na wschód to raczej tylko wycieczki, że tak powiem, kibitkami katocznicze, tak? Czyli po prostu w ten sposób. Ta migracja. Nie tylko. No tak. Włoski i czeski, tak. Tak, ale migracja zarobkowa zawsze była jakby. Jeżeli chodzi o. To było wyjątek. Tak. Na zachód, tak? Gdzieś ten zachód był tym takim Eldorado, tak? Tak jak sobie właśnie później uświadomiłam, tak jak my do dzisiaj przy tej, mówię, może poza tematem wybiegamy, ale samo to, że no, byliśmy źli, że Ukraińcy, tak? Ale nasze 2 miliony wyjechały na zachód, tak? Więc my też komuś tam odbieraliśmy, ale my zawsze byliśmy dobrymi pracownikami, tak? Więc gdzieś to się tak jakby zatacza koło, tak? Gdzieś tam, więc też ten ruch migracyjny, zarobkowy, też możemy się złościć, że są obcokrajowcy i tak dalej, ale to tak jak my wyjeżdżamy gdzieś jakby na zachód głębiej, tak? W drugą stronę, więc to też jest. No tak, w sumie możemy podsumować, że od 1237 roku, czyli od założenia, no nie, nadanie prawdy w 1946,
od założenia miasta, obozu takiego, który tutaj powstał, to było tutaj Towarzystwo Międzynarodowe, tak? I tych krzyżaków było tam generalnie prawie że najmniej. Byli rzeczywiście z różnych krajów niemieckich. Przecież musimy powiedzieć sobie wyraźnie, że słowo niemiecki, przymiotnik, nie oznaczał narodu, tylko oznaczał język, czyli niemieckojęzyczni ludzie, tak? Ponieważ ci Sasi, ci z Turyngii, powiedzmy gdzieś tam, ci Bawarczycy z Nadrenii i tak dalej, oni się uważali za innych. Inny naród i inny lud i tak dalej, tak? Czyli tak to wyglądało, ale tutaj byli też, od samego początku byli Pomorzanie, czyli Słowianie, byli mieszkańcy księstw polskich, bo to też trudno powiedzieć, że to wtedy moglibyśmy nazwać, że to było politycznie państwo polskie, czy naród polskiego, też narodu nie było, tylko były polskojęzyczni, tak? Generalnie tak moglibyśmy tych ludzi traktować, tak? Ale byli Duńczycy i pojawili się coś Skandynawowie i Flamandowie się pojawili zaraz, czyli cały czas to była taka mieszanka, która się, taki tygiel, który się... Wielonarodowe gdzieś tam nie są niczym nowym, tak? Sami sobie wybrali tak. Sami sobie wybrali, potem doszła cała masa Prusów, czyli też tak. Miejscowych, tak? I, no i taki powstał ciekawy typ człowieka, tak? Który mówił o sobie, że my jesteśmy stąd, my jesteśmy Elbingerzy, jesteśmy Prusakami, ale nie takimi tymi złymi Prusakami z Pikelhavu, tylko oni tutaj się urodzili, tak? W Prusach, ich niemiecki różnił się dosyć znacznie od tego języka, tego Hochdeutsch, tak, czy typowego centralnych Niemiec, więc no, pewnego rodzaju człowiek powstał tutaj, tak? I ja myślę, że też w sumie możemy powiedzieć, że w jakiś sposób też obserwujemy po II wojnie światowej, po wymianie ludności, tak? My jesteśmy w zasadzie ci, którzy mieszkają wszyscy napływowi. Tak, albo napływowi w pierwszym, czy może w drugim, pierwszym może już mniej, ale w drugim, załóżmy, czy trzecim pokoleniu, tak? Z różnych stron Polski. No i tak się dogrywamy, bo tak na początku to rzeczywiście, jak ja pamiętam jeszcze moi dziadkowie, którzy mieszkali na Żeromskiego, czasami tam mówili, nie? A bo ci tam są za Buga, a ci tam są z tego, a z tego. I ciężko się było z tymi sąsiadami jednymi dogadać, bo oni tam byli skądś tam, powiedzmy, tak? No ale teraz się to tak powiem. Teraz, już nie wiadomo, dzieci nie wiedzą skąd są. Nie, no dzieci nie wiedzą, powiedzmy, ale w moim pokoleniu i tak dalej, to ja pamiętam, że gdzie tam się pojechało, jako taki nastolatek, czy młody człowiek, to przecież na nas krzyżacy mówili, tak? Coś tutaj jest, nie Hanysy, nie tam warszawiaki, tak? Tylko krzyżacy na nas mówili. No i tyle, nie? Też jakiś tam człowiek, że tak powiem, tutaj dostosowany do lokalnych warunków powstał. Musiał się po prostu asymilować. Dokładnie. Tak to wygląda. Znaczy ja już nie mam pytań więcej a propos tego zbioru opowiadań. Czy Państwo mają jakieś pytania do Pana Stanżowa? Książka Elbing trafiła w czas, a teraz mamy opowiadania, które no, w mojej, znaczy w odczuciu takim ogólnym, bo być może to już się zmieniło, ale Polacy lubią te większe formy, jakieś trylogie i tak znaczy, dalej. Tak. I teraz właśnie mam pytanie, czy wyczuwasz to, bo masz ten dar, że opowiadania mogą znowu być, nie wiem czy znowu, ale stać się modne, tak jak Elbing stał się modny, bo trafił w czas tego 1945 roku. Ja myślę, że przed opowiadaniami jest przede wszystkim przyszłość, dlatego że z ogromną przykrością stwierdzam, że młodzież czyta tylko to, co tam przyjdzie w Messengerze, powiedzmy, czy na WhatsAppie, tak? I jeszcze połowa z tego to są emotykony. Więc im krótsza taka forma wyrażająca coś, to jest większa szansa, że zostanie to w jakiś tam sposób przeczytane i zrozumiane, tak? Bo no niestety, tu jest moja koleżanka Tereska, która z pracy, tak? Nauczycielka historii, która powie, że rzeczywiście te długie teksty to... Czy nie? Ciężko,
ciężko to wchodzi, tak? I znaczy, gdyby Pan dodawał piktogramy do tekstu, czyli po prostu jakieś ludziki, one byłyby jeszcze bardziej popularne, dlatego że jest gro książek, których właśnie młodzież lubi, gdzie jest tam linijka tekstu, jakieś obrazki i po prostu jest książka, jak na przykład Świat, Dziennik Cwaniaczka, albo właśnie w tym kontekście, nie? I bardzo chętnie wtedy, tak? I nie ukrywam, że no, pracując już bardzo dużo, długo w bibliotece, przyszedł kiedyś uczeń, tak wziął lekturę i tak szkoda, że jest, nie? Po prostu szkoda. Więc dzisiaj młodzież bazuje na opracowaniach niestety, które są jakie są. Kiedyś też bryki były. Bryki tak, oczywiście, to też nie jest wynalazek XXI wieku, tylko też chodzi o to, żeby to było jakby mądre opracowanie, tak? Więc tutaj ja powiem dlaczego, bo tutaj Pan powiedział, że forma, ale myślę, że one mają potencjał, dlatego że każdą z opowiadań można wątek wykorzystać do powieści. Czyli praktycznie... Ale ściągnąć do powieści. Tak. No można, można. To ja zrobiłem to w aptekarzu. Tak. Że zdecydowanie mają potencjał. Rzeczywiście można byłoby to wszystko tutaj, czy większość tego, co jest, można byłoby to wykorzystać. Natomiast jeszcze do tego pytania, czy opowiadania mają teraz sens, także dla nas osób, czy pracujących jeszcze, czy na emeryturze, kiedy tak naprawdę na czytanie nie mamy czasu, tak? I często jest teraz, jest fajna książka, no zaczynamy czytać, no ale odkładamy i potem nie ma czasu, tak? I zapomnieliśmy co było wcześniej, więc trzeba jakoś albo wrócić, albo... I to tak zniechęca. To jest krótka forma, możemy te 2 godziny ze snu wyrwać, ja nie myślę, więcej, prawda? Czytelnicy cierpią wtedy, kiedy pisarz wydaje książkę i pisze tak, koniec tomu pierwszego i przechodzą do biblioteki. Poproszę tą drugą. Musi się zakończyć. Ona trzymała nóż nad nim i nie wiadomo, co będzie dalej. A później, no jeszcze nie został napisany, tak? Więc takie oczekiwanie, że jeżeli jest tu już koniec tomu pierwszego, to już powinien być drugi, tak? Jest taka, albo trzeci. Jest taka autorka, która chyba tom trzecie wydawała, nie wiem, 6, 7 czy 8 lat. To już ludzie dawno zapomnieli i pach, trzeci tom, nie? Wyszedł. Naprawdę. I to jest właśnie taka ciągłość, jak my, bibliotekarze, uwielbiamy, jak dostajemy całość, tak? Czyli 3 tomy, od razu wszystko w komplecie, a nie, że tam czekamy, tak? Nie ukrywam, też czytam baletrystykę i powieści obyczajowe i też czasami tak kurczę, kończy się, nie? I nie ma. A jeszcze my mamy zakup tam, powiedzmy, za w pierwszym kwartale, no i co teraz, tak? A książka już jest, nie? No dobra, kupię, tak? No bo to po prostu się czeka, tak? To ja Państwu wejdę słowo, zdradzę, że taka sytuacja rzeczywiście po kilkuletnim oczekiwaniu, to jest Panią Marzeną, szykujemy następny projekt i powrót do starych, dobrych czasów Wczesnego Elbląga, czyli kolejny tom powieści historycznej. Pomału będziemy szykowali, myślę, i żeby się Państwu podobało. Tak. A zwróci Pan tytuł, czy to jest dalsza część aptekarza? Nie wiem, Pani Marzeno, czy możemy coś powiedzieć? Czy... No nie, to, nie. To może zapytam, czy będzie dalsza część aptekarza? Nie, to nie aptekarz, ale druga część... Czy... Okay. Po prostu, bo to jest taki niedosmak, że przydałoby się patrzeć. To będzie książka pod tytułem Łaska i Gniew Bogów, czyli ta trzecia część Wojny Bogów. Ten cykl średniowieczny. Jeszcze jedna jest przepowiedź, tom jest napisany. Mam nadzieję, że Pani Marzena też wytrzyma i jakoś tam tu może razem wydamy. Natomiast co do aptekarza, no to ja mam mniej więcej 1/3 książki tej drugiej części napisane, ale jakoś, no nie mogę przebrnąć, bo inne rzeczy i to wiecie Państwo, to bardzo dużo osób czeka. Wena, żeby napisać, bo ta książka, ta druga część tego aptekarza, no to jest taka mroczna, bardzo mroczna, ale mroczne czasy, bardzo i krwista, bym powiedział. Ale jest szansa, że... Ta saga, przepraszam, że wstrzymałem słowo, ale ta saga, którą będę napisał wcześniej, prawda, początki, że tak nie założenia Elbląga, Kiwanki
Jezusów, krzyżacy i tak dalej. Tym się fascynujący temat. Uważam, że Eglorzanie generalnie powinni tę książkę wszyscy przeczytać. Ona też jest krwawa, ona tam po prostu pokazuje te czasy takie no, bezwzględne, ciężkie bardzo. To nie są czasy współczesne luksusu, tylko to jest tam ciężka praca, walka i przetrwanie, tak? I przetrwanie. Ale atutem pana pisarstwa jest. Zawsze była walka o coś. Przede wszystkim to. Po prostu zawsze walka, tak? Przede wszystkim to, że wierzymy w to, co pan napisał, że bierzemy udział jak gdyby w tych akcjach, w tej całej historii. I pan po prostu wyjątkowo, że tak powiem, wprowadza tego czytelnika w akcję. Tak samo jest przy tych opowiadaniach. One są różnorodne. Przeczytałam i też bardzo mi się spodobały, bo każda wydawała się autentyczna. W każdym momencie utożsamialiśmy się z tą akcją, z tymi wydarzeniami, które się odbywają i wędrujemy, po prostu tak nam się wydaje, że jesteśmy w środku. Więc to jest oczywiście, ma pan nieprawdopodobny dar pisarski. Tak? To się rzadko zdarza. Bo mamy tych pisarzy bardzo dużo, ale czasem chcemy już, mamy dość. Przeczytamy kawałeczek i chcemy już zakończyć, prawda? Chcemy zakończyć. A tutaj chcemy dalej brnąć. Także to jest właśnie ten taki no, naprawdę wspaniały dar, który tam posiada. Czyli trzeba pisać. To znaczy muszę iść na emeryturę jednak wcześniejszą, wrócić do pisania. Nie wiem, ale ta historia się robiła, powstania bloga jest naprawdę fascynująca. Ludzie mi się otworzyły oczy na tą historię, bo tak jak pan mówi, że wszyscy Niemcy, a to zupełnie te początki pokazuje mi pan raczej i mam właśnie tą ludność. Zgadza się, ale świata, która tutaj, że tak powiem, przypływa najczęściej, prawda, drogą wodną. Więc mówię, to jest rzeczywiście świetne są te książki. No, cóż mogę powiedzieć, dwie panie tak niepozytywnie opisują. Dlatego mówię, że tak jest pan pisarzem męskim, bo pisze pan dla panów. Autorem, przepraszam, pani, ja jestem autorem, nie pisarzem. No przepraszam, no. Jest pan autorem książek typowo męskich. Ta jest rzeczywiście dla... Ale przestańmy dzielić męski. Nie, ale to też jest ważne, dlatego że skoro po pana książki sięgają jednak kobiety, to też ma... No to znaczy, że nie jest taka męska. Ale tematyka, może umówmy się, tak, to jest rzeczywiście dla każdego. A już wiesz, wybrnijmy, w cudzysłów weźmy. Tak, natomiast As i Dama to jest taka historia o miłości, bardzo mi się podoba. Ciekawe, co jest najmniejszego. Fakt, że dużo było tutaj tych nazewnictwa lotniczego i te wszystkie samoloty bojowe i tak dalej, rzeczywiście ciężko mi było, dlatego że jestem humanistką, więc też bym może skończyła technikum, byłoby mi łatwiej, ale też mi się bardzo... Przepraszam, chciałam pana zapytać, skąd pan czerpał ze snów? Ale nie, sny to jest zupełnie inna sprawa, ale oczywiście było to historyczne wątki. Chodzi nawet o ten początek Elbląga. Skąd pan czerpał taką wiedzę nieprawdopodobną? To znaczy, wiedza jak wiedza, to zawsze od urodzenia, że tak powiem, interesowała mnie ta historia. Prawda, w życiu później wybrałem inny kierunek. Natomiast ta historia zawsze była ze mną, czy przez rodzinę, przez zainteresowanie, czytanie tam jakieś filmy, tak? Ale chodzi mi o autorów w ogóle. Tak. I teraz, gdy zacząłem pisać, tak, no żeby coś napisać, powieść historyczną, czy książkę historyczną, no to trzeba mieć jakąś podbudowę faktograficzną, trzeba do tego dotrzeć. Tak? No, zacząłem dla mnie szczęśliwie pisać w czasach, kiedy ten internet w miarę już dobrze funkcjonował. Można było poszukać chociażby o walkach o Elbląg w 1945 roku dużo informacji, do wielu informacji dotrzeć.
Podobnie w każdej innej książce. Staram się maksymalnie wzbogacić swój źródło słów, przeszukać różnego rodzaju źródła. Kocham mieć te źródła także u siebie i na przykład teraz pochwalę się, że Mikołaj przyniósł mi bardzo bogate źródła i bardzo wykosztował się, ale będzie to przydatne w pisaniu i na podstawie tego po prostu takiej drobiazgowej pracy buduję szkielet, że tak powiem, książki. Natomiast, jeżeli ta historia jest dosyć odległa, czyli nie mamy dużo faktów takich, a natomiast jest dużo przypuszczeń, no to jest dla autora czy dla pisarza, no to otwiera, że tak powiem, drzwi. Czyli mam takie punkty odniesienia, a resztę ja już maluję, tak? Moje kolory są, moje postacie, jakieś tam przeżycie i tak dalej. Musi to być jak najbardziej prawdopodobne. To jest takie... W wielu przypadkach na przykład na powiedzmy godzinę pisania tekstu jakiegoś ja poświęcam 2-3 godziny szukania i pracy z materiałem, tak? Żeby to było wiarygodne, no i żeby te książki, że tak powiem, oprócz tego, że one sprawiają przyjemność samym czytaniem jako takim, żeby coś tam przekazywały jakąś tą historię, tak? Później może się okazać, że ta historia nie do końca jest prawdziwa, tak jak było z Elbingiem, bo tak jak tu pani Grażynka wspomniała, po tym moim Elbingu zaczęła się, że tak powiem, taka bardzo powszechna moda na historię Elbląga i tak dalej. Później swoje prace zaczął publikować kolega Tomasz Gliniecki, który z aparatem naukowym, powiedzmy, z dostępem do źródeł, także sowieckich, gdzieś tam jeździł po archiwach, wydobywał rzeczy i okazało się, że to, co ja opisałem na podstawie tych materiałów, które miałem, on doszedł do wniosków na dużo głębszej bazie, że na przykład ten słynny rajd Diaczenki, to było zupełnie inaczej. Z tymi walkami, to tak nie do końca było, tak jak to opisałem. I ja się z tego bardzo cieszę, bo wrzuciłem gdzieś tam jakiś kamyczek do takiej zastałej wody i tam coś ruszyło. Ruszył prąd jakiś, zaczęło się i rzeczywiście prawda się znalazła, tak? Ale to już tu książki są, można sobie na rzecz tak to wygląda. Do każdej książki jest tyle ileś tam pracy. W przypadku tych książek z początków Elbląga, to jeszcze dochodzi hobby, tak? Bo ja się zajmuję też rekonstrukcją historyczną, czyli jeżdżę z kolegami, z koleżankami na różnego rodzaju imprezy, chociażby walczę pod Grunwaldem i zdobywam Malbork. W bitwie morskiej brałem udział, proszę Państwa, w czasie wojny 13-letniej. Także. Raczej nie na wodzie. Po której stronie? Po stronie polskiej. Byłem ten dobry. Odetchnęłam z łuką. Także, bycie krzyżakiem też ma swoje plusy i minusy. Właśnie, proszę Państwa, akurat powiem, czytam od Mikała, dostałem taką grubą księgę dotyczącą historii zbrojnej zakonu niemieckiego w Prusach. Fantastyczna książka z fantastycznymi ilustracjami, opisami i tak dalej, napisana przez pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. No i między innymi na podstawie tego wiele rzeczy o tych krzyżakach dowiaduje się. Krzyżakach, którzy mają jak najbardziej taką czarną legendę u nas. Natomiast okazuje się, że to byli w sumie tacy sami ludzie, jak mieszkańcy, powiedzmy, Skandynawii, jak mieszkańcy współcześni Polski i tak dalej. No, tacy po prostu oni byli, jak ich okoliczności ukształtowało, tak? Nie taka w sumie okazuje się czarna legenda. Zresztą podobnie było, jak na przykład właśnie pani Marzena wspomniała w przypadku założenia naszego miasta, nie tylko Białczan, że tu przyjechali jacyś tam krzyżacy, to założyli. Oj, to zły ten Elbląg, bo tam krzyżacy założyli. No
nie, no to po prostu realni ludzie byli jacyś, tak? Byli dobrzy, zły, źli, no szlachetni, kanalie były wśród nich. Tak jak tak w życiu po prostu. Generalizujemy nacje po prostu. Tak, my sobie generalizujemy, to akurat w przypadku też naszego miasta, to co tam Krzyżacy Sienkiewicza tutaj, powie z jednej strony genialna, z drugiej strony no, taka oderwana od realiów, to których znamy, tak? No, Sienkiewicz wpisał z jakimś tam przesłaniem na jakiejś tam podstawie wiedzy ówczesnej, tak? Tutaj dużo złego pod tym względem, jeśli chodzi o prawdę historyczną, zrobili, podobnie z filmami, które były, nawet teraz film Korona Królów, no jest dużo bardziej pod względem faktu graficznym taki wiarygodny, ale znowu ten krzyżor to taki czarny, tym wielkim krzyżem taki naznaczony, tylko go wziąć, rozdeptać, z buta go potraktować. No bo generalizujemy, po prostu chcemy ten obraz. Takie musi być łopatologicznie, takie tak, biało, czarne, ten knuje, ten ta zaraza krzyżacka taka, no, a tak nie było, no. Musicie Państwo wiedzieć, że chociażby do 1309 roku, do czasu, kiedy Krzyżacy zajęli Gdańsk, tak, to generalnie polscy książęta, polscy władcy, ale i Polacy tutaj na samo przyjeżdżali, walczyli z tymi Prusami, tak, zdobywali łupy, tutaj się osadzali. Przecież zaraz, kiedy Hermann Balk zakładał Elbing, to prawdopodobnie już byli tu jacyś tam polscy krzyżowcy, przybyli. I wiemy na przykład, że wokół Elbląga pierwsze osady, które powstawały, to część była na prawie niemieckim, ale część była na prawie polskim. Polacy mieli specjalne prawo, no trochę gorsze od niemieckiego, tak? Ale też swoje mieli, też mieli swoje obowiązki, no i tutaj przybywali z jakiegoś tam powodu. I ta populacja polska była dosyć duża. No potem jak się zaczęły wojny krzyżacko-polskie, no to się generalnie skończyło. Tak? Czyli to też tak różnie bywa. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania do Pana? Ja bym takie natury techniczno-praktycznej, z tym powietrzem, czy zna Pan ten sposób, czy tylko... Aha, chodzi o latanie, tak? Nie. Złoto z powietrza. No ja znam ten sposób, tak. No nie zdradził. Ale to można przeczytać, tam jest receptura. Ja czytałem. Nie, no jest. Latanie, ta szkoła latania też jest taka naprawdę. Na szkoła latania też można latać sobie, poćwiczyć. Kwestia wszystko samozaparcia, poćwiczenia, mocnych kolan, żeby jak człowiek tam spadnie, tak, żeby się za bardzo nie potłuc, ale można polatać. Ja zachęcam Państwa do zakupienia, bo dobre książki. Wiem, że nie powinienem sam skromność i tak dalej, ale po prostu powiem, że jest to dobre. Ja dziękuję, zapraszam, można się częstować. Pan podpisuje, rozumiem, tak? Tak, podpisuję książki u Pani Marzeny. Tak, tam u Pani Marzeny. Ja sobie tutaj zaznaczałam się.